kwietniu 1943 roku wciąż trwała II wojna światowa. Miliony ludzi ginęły na różnych frontach świata, nie tylko od ran, ale również głodu i chorób, gdy na spokojnej szwajcarskiej prowincji doszło do przypadkowego, ale przełomowego odkrycia naukowego. Wszystko zaczęło się kilka lat wcześniej, w 1938 roku, gdy szerzej nieznany, ale już ceniony chemik, dr Albert Hofmann, rozpoczął w małym laboratorium firmy farmaceutycznej badania nad właściwościami dietyloamidu kwasu lizerginowego, uzyskanego ze sporyszu przetrwalnika grzyba pasożytującego na zbożach. Cel był szczytny – znaleźć taką pochodną kwasu, która wykaże właściwości stymulujące układ oddechowy i krążenia. Każda pochodna dostawała swój numer. Chemik syntetyzował ich łącznie kilkadziesiąt. Jedna z nich o numerze 25 okazała się początkowo mało obiecująca, ponieważ nie wykazywała żadnych interesujących medycznie właściwości, a zwierzęta, które otrzymały jej dawkę, były niespokojne. Po 5 latach wrócił jednak do jej badania i wtedy wydarzył się wypadek. Jakaś część z substancji przypadkowo przeniknęła do jego ciała, prawdopodobnie przez opuszki palców. A tak o całym tym zdarzeniu opowiada sam naukowiec. Ostatni piątek, 16 kwietnia 1943 roku, wczesnym popołudniem byłem zmuszony przerwać pracę w laboratorium i udać się do domu z powodu niezwykłego uczucia niepokoju i lekkich zawrotów głowy. W domu położyłem się do łóżka i zapadłem w całkiem przyjemny nastrój, jakby odurzenia, charakteryzujący się szczególnym pobudzeniem wyobraźni. W stanie podobnym do snu, z oczami zamkniętymi, chłonąłem zmysłami nieprzerwany strumień fantastycznych obrazów i niezwykłych kształtów z mocną, kalejdoskopiczną grą kolorów. Po mniej więcej 2 godzinach doznanie to stopniowo zanikało. Gdy lekarz nie stwierdził żadnych widocznych skutków ubocznych, Albert następnego dnia postanowił powtórzyć doświadczenie na sobie, ale tym razem naukowo. Przyjął małą dawkę substancji i kontrolował swój stan pod okiem asystenta. Gdy zaczął się źle czuć, postanowił wrócić z asystentem do domu na rowerze, jak w czasie wojny pokonywał drogę z laboratorium do swojego wiejskiego domu. Ten dzień powrotu popkultura utrwaliła jako Bicycle Day. Stał się symbolem pierwszego świadomego zażycia LSD, znanego dzisiaj narkotyku halucynogennego. Z opisów, które naukowiec zostawił, wynika, że doznał wizji bardzo kolorowych, ale i przerażających. Jak wspomina po godzinie, demon opanował jego duszę, ciało i umysł. Hofmann był niezwykle przerażony i sądził, że umiera. Dalsze eksperymenty w laboratorium miały na celu sprawdzenie leczniczych właściwości LSD-25. Niestety, wbrew woli odkrywcy, zsyntetyzowana substancja, zamiast przynosić pożytek w medycynie, została wykorzystana na szerszą skalę w eksperymentach wojskowych oraz przejęta przez ruch hipisowski jako środek narkotyczny, rozrywkowy. To pokrzyżowało plany chemika, który do końca życia starał się ukazać medyczne korzyści tej pochodnej kwasu lizerginowego. A wizerunek LSD jako używki do zabawy tylko mu w tym przeszkadzał, bo niebezpieczna używka została zdelegalizowana. Gra Albert to rodzaj skromnego hołdu oddanego naukowcowi Albertowi Hofmannowi, zmarłemu w 2008 roku w wieku 102 lat. Luźno nawiązuje do jego Bicycle Day, jazdy rowerem, podczas której doznał halucynacji. czy Albert widział wówczas tak niebywałe piękne kolory, jakie występują w tej grze na Atari? Czy Albert miał poczucie bycia małym chłopcem zagubionym w przerażającym świecie nadnaturalnych rozmiarów owadów, które mu zagrażały jak w tej rozgrywce? Tego się nigdy nie dowiemy, a gra to tylko możliwa alternatywna wersja tego, co Hofmann opisywał jako niezwykle wyolbrzymione kolorowe wizje, które jednocześnie wywoływały jego duży niepokój i poczucie zagrożenia. Tutaj mamy niezwykle dynamiczną grę, pełną dużych, kolorowych i płynnie poruszających się przeciwników, którzy nam zagrażają. To jednak bardzo prosta zręcznościówka, która dla autora była jedynie eksperymentem, czy na Atari można zrobić grę bardzo kolorową, a jednocześnie płynną, bez ambicji rozbudowania fabuły. I faktycznie, gra ukazuje niesamowite, a rzadko wykorzystywane możliwości tych ponad 30-letnich komputerów, przez co porównywana jest pod względem wyglądu i zachowania do gier z maszyn 16-bitowych. Ponadto, ze względu na dużą dynamikę gry, kluczowe jest opanowanie sterowania, które może w pierwszej chwili wydawać się nie najłatwiejsze. Podobnie więc jak LSD, które jego odkrywca nazwał swoim trudnym dzieckiem, tak i ta gra stara się być trudna. Na szczęście tylko do przejścia. Po nabyciu odrobiny wprawy gracza czeka kilkadziesiąt poziomów gwarantujących przednią zabawę. Aby ukończyć dany poziom, Albert musi pozbierać wszystkie klejnoty umieszczone na danym poziomie. Do niektórych można się dostać tylko odpowiednim sposobem, np. długimi skokami po rozpędzeniu się lub odpowiednią sekwencją skoków. W trakcie przemieszczania się po platformach bohaterowi przeszkadzać będą różne owady. Można po niektórych skakać, nie tracąc energii, ale generalnie należy unikać kontaktu z nimi, bo każde ich dotknięcie kosztuje energię, a po jej wyczerpaniu tracimy jedno życie. Energia ma 6 poziomów, więc dopiero przy 6. kolizji z owadem bohater traci życie. Na szczęście gracz może też otrzymać sporo dodatkowych żyć po zebraniu premii po przejściu wybranych etapów. W darmowej, plikowej wersji gry opublikowanej w 2020 roku dla społeczności miłośników Atari było 30 poziomów do przejścia. W niniejszej wersji kolekcjonerskiej liczba poziomów została zwiększona, ale autorzy gry nie zdradzają do ilu, by nie psuć zabawy. Ponadto w tej wersji gry znajdują się poziomy bonusowe, wyróżniające się odmiennym tłem i brakiem owadów.